II wojnie światowej, kiedy wydawało się, że najgorsze już za nami, Polska trafiła do bloku wschodniego pod skrzydła Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rządziła wtedy jedna słuszna partia. Podróżowanie po świecie było bardzo trudne, a nawet najprostsze produkty były ciężko dostępne. Ludzie zaczęli się buntować, strajkować i domagać wolności. Powstał pierwszy niezależny, samorządny związek zawodowy, który stał się symbolem walki o wolność. Jego przewodniczący, Lech Wałęsa, został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W 1988 roku władza postanowiła usiąść z opozycją do okrągłego stołu. Przez dwa miesiące 1989 roku przy okrągłym stole toczyły się rozmowy i negocjacje przedstawicieli władzy Polski Ludowej oraz obozu Solidarności. Okrągły stół zdecydował, że 4 czerwca odbędą się wybory. Miażdżące zwycięstwo odniosła w nich Solidarność. Tego dnia ogłoszono, że skończył się w Polsce komunizm. Rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął gruntowną zmianę ustroju. 5 miesięcy później upadł mur berliński. Nieważne, czy osobiście brałeś udział w wyborach 4 czerwca, czy nie było cię jeszcze wtedy na świecie. Nieważne, czy mieszkasz dziś w Londynie, czy w Lądku Zdroju. 4 czerwca świętujemy razem. W Polsce i wszędzie tam, gdzie są Polacy. Zorganizuj w swoim mieście wydarzenie 4 czerwca. Flashmob, wystawę, toast za wolność, co tylko chcesz. Zgłoś swój pomysł na www.razem89.pl/konkurs i wygraj udział w międzynarodowym seminarium Szkoły Liderów. Organizowany przez Szkołę Liderów konkurs został objęty patronatem 25-lecia wolności prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz patronatem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Więcej na www.szkoła-liderów.pl.